Kolejny numer zapisany na karcie. Otwiera się kolejny przedział. Rozdział. Wielka litera. Scena. Ścieżka dźwiękowa. Pętla. Trzeba włączyć system. Później dekontaminacja i nagłuszczanie. Zaraz potem wybielanie. Czyli jak zapomnisz o tym, co to kamień i zarzucenie. Następnie należy nałożyć 10 warstw maski, która idealnie zakryje prawdziwą i nieidealną twarz. Tak, aby w żadnym stopniu nie przypominała osoby, którą naprawdę jest. Odkąd usłyszałam w pracy, a później doczytałam w internecie, że jako osobniki chlorofilowe mamy zdolność do przeprowadzania procesu fotosyntezy, czyli produkcji niezbędnych substancji odżywczych za pomocą wody, solami mineralnymi i światła słonecznego, dawno wyzbyłam się z mojego słownika słowa posiłek. Niestety czasami występują zaburzenia koncentracji, niedobory, wypadanie włosów. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Należy spożyć 2 liście sałaty i wypić 1 szklankę wody. Nic nadzwyczaj trudnego. Uwaga! Jeśli wcześniej dało się podkusić ludzkim wynalazkom, takim jak czekolada, chipsy, ciasto przekładane kremem czekoladowym czy makaron z serem i sosem bolognese, natychmiast udaj się na puchanie żołądka, aby uniknąć płaskiego brzuszka. Pamiętaj, brzuch ma mieć idealny kształt. Wklęsłość, moi drodzy, to podstawa idealnej figury. Tada! Jestem idealnie zapakowanym produktem, który z uśmiechem na twarzy rozpoczyna swoją pracę. Dziesięć godzin tkwienia w ramach. 10 godzin wyglądania. 10 godzin pracy. Tłumienie informacji trwa już 24 godziny. Wiadomo jest, że wszystkie rzeczy głosu nie mają, ale gdybym tak... Nie, to nie do pomyślenia, chociaż... Gdybym tak tylko na chwilę przestała być postrzegana jako obraz, a w oczach dyrektora stała się żywą istotą? Najpierw skupienie, potem działanie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Strach i ekscytacja. Czuję to. Ja to czuję. Jedno pukanie do drzwi może zmienić tak wiele. Wystarczy podnieść rękę. Cóż to znowu? Jestem zajęty i niepotrzebny mi jest dodatkowy czynnik powodujący brak skupienia. Poproszono mnie o przekazanie tej informacji. Proszę mnie puścić, dyrektor. W tej chwili odejść. Co nie jest zrozumiałe we wcześniej wypowiedzianym przeze mnie zdaniu? Kiedy to naprawdę ważne, poproszono mnie o przekazanie tej informacji. Dosyć tego. Czy jest coś ważniejszego aniżeli to, czemu aktualnie poświęcam swój czas i energię? Zrozum, że w tej chwili nie ma miejsca w tym pokoju ani dla ciebie, ani dla żadnej wiadomości. Ty naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, jak małą rolę pełnisz dla otaczającego cię świata? W jednej chwili mogę cię usunąć i wkleić na twoje miejsce kogoś lepszej generacji. Wykonuj swoją pracę w należyty sposób i radzę ci nie wychodzić poza obszar ramy, gdyż jak Boga kocham, a miłości mojej do własnej osoby nieznane są granice, skończysz jak numer 125 i twoim zawodem stanie się bycie wycieraczką przed tym okropnym, pijackim barem na Absyntowej. A wszyscy dobrze wiedzą, co dzieje się o godzinie 2 w nocy, kiedy otwierają się drzwi wejściowe. Odnoszę jednak wrażenie, że nie chcesz na własnej skórze poczuć, co wylewa się z tych przeraźliwych otworów. Jeżeli chcesz poznać czarną stronę programu, to proszę bardzo, bo dzieli mnie chwila od naciśnięcia przycisku z numerem 563.
który wydawał się adekwatny do pełnienia roli obrazu. Cholera jasna, to już... To już najwyższa pora, że też... Przecież musiałem poświęcić tą chwilę na tą bezmyślną kreaturę. Nie odpuszczę jej tego, niech sobie nie myśli, że jest nie wiadomo kim. Jeszcze tylko tu odpisać. Mało czasu, mało. Nie zapomnieć o szklankach i tacy. Jak się mi dobrze! Ach, jak się jej! No tak, ciągnijmy włosy rano. Całuj stopy mi! Bądźcie dzikie, żywe. Bądźcie moimi istotami nocy. Czego chcieć więcej? Czego pragnąć? Jest mi tak dobrze, ale jednej rzeczy mi brakuje. Whisky. Tak, whisky. Gdzie jest 55 i mój ulubiony napój? Przepraszam. Proszę wybaczyć, to jest później. Nie mam nic, nie się wydarzyć. Ale wiesz, szanowny pan, że w dzisiejszych czasach nie było jakąkolwiek dyscyplinę. Mój obraz był się czerwony, się odbywali. Wystarczy. Nie chcę dłużej słuchać tej okropnej pataniny, która niszczy mi wieczór i psuje całą atmosferę. Wystarczy, że w domu muszę wysłuchiwać ciągłego klędzenia i marudzenia może. A chciałbym choć na chwilę odpocząć, trochę się zabawić, zregenerować. Mnie również należy się odpoczynek. Proszę, oczywiście, to nie podoba się niewątpliwość. Podejmij więc bliski, bo odczuwam gardę pustynię. A chyba zależy nam na moim chwilowym stanie nie pana. Proszę, oczywiście, zależy jak najbardziej. Świetnie. Teraz już w pełni mogę poddać się w tej cudownej ceremonii. Zajmij swoje miejsce. Chcę rozpocząć prawdziwą ucztę. A wy dziewczęta, spróbujcie sprawić, bym poczuł się na sezonie. Bo, że tak powiem, muszę wiedzieć, które są warte, a na które nawet nie, a na które nie warto nawet lupnąć zamkniętymi oczami. No co? No, trochę w głowie powinna mieć, ale przede wszystkim musi mieć dobrze ujędrnione dolne melony.
Trzeba było na czym głowę położyć, jak mecze kryć w telewizji. Ha, ty, a jak się lepiej śpi na takiej. Ty, ja tak, sorry, że się tak pytam, nie? Ale ty bijesz coś, bo masz ciało jak z tych olimpiad. Tam w Atenach, czy gdzieś na północy były. Te stary, że ty mnie o takie rzeczy posądzasz? Ja to lecę ostro z tym wszystkim. Moje życie się kręci wokół tego. Wiesz, bieda, siłka, kardio. To nie jest tak, że ja jakiś mięczak jestem i łykam jak pelikan. Ja nie jestem warzywem czy kurczakiem, co to się musi nafaszerować, żeby lepiej smakował. Ja się tu, stary, za przeproszeniem z dupy nie wziąłem. Tylko ciężką pracą do tego dotarłem i nadal będę dążył w kierunku tego, co najlepsze. Bo ja chcę być najlepszy. Czajesz? Czaję, byku, czaję. Tak się ty... Podasz mi tę dziesiąteczkę, co znowu chciałbym. Jasne, byku, już podaj. Prawda?
choć czasem trudna, w myśle się zagnieżdża. Chcę żyć prawo, nie być nieskazitelną różą, na którą patrzy się z uśmiechem, ale pożywię, który tkwi tak głęboko w ziemi, że po jego wyrwaniu odczuwa się niemożliwą do opisania satysfakcji. Ciało zaczyna przyszywać ogromna para ciała. Z początku zwykle, można by nawet rzec, szybki korzeń zaczyna razić sobie lasy. Nie po cóż stoimy na środkowej półce. Tej półce, która kusi innych swoją ceną, swoim wyglądem, udawaną oryginalnością. Czemu się damy na drugim człowieku? Wycieramy o niego buty, zawieszamy na nim ubrania,